Niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Halleluja. Nasz Pan Jezus Chrystus jest godzien chwały. Wyśpiewaliśmy to, e, cieszyliśmy się, rozkoszowaliśmy, rado, radowaliśmy się podczas uwielbienia. Jak on jest wielki, że nas zbawił, że nas oczyścił, e, wykupił nas z grzechu. I to jest prawda. To jest pewne. Amen. Halleluja. Chcielibyśmy otworzyć Ewangelię Marka. Ewangelia Marka, 11 rozdział, od 20 wiersza. Ci, którzy macie swoje Biblię, fajnie, że jest wyświetlane Słowo Boże, to jest naprawdę wielka pomoc, ale noście swoje Biblię, bo w, nigdy nie wiadomo w drodze do kościoła, w drodze do domu, czy Bóg nie zechce mówić do ciebie i będziesz musiał otworzyć swoje, swoje Słowo Boże. Ewangelia Marka, 11, rozdział, 20 wiersz. A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe, uschłe od korzeni, i wspomniał Piotr, i rzekł do niego, Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im, Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówił, spełni Mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu. Aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Werset, wspaniałe miejsce i fragment Słowa Bożego. Pan Jezus wziął uczni swoich, kiedy przechodzili, przypomnę może trochę wcześniej historię, kiedy przychodzili wcześniej, Pan Jezus yy, sto, stało drzewo figowe. jedna kartka w ssterdziej, żebyśmy czytali, wszyscy to znamy może nawet na pamięć. Pan Jezus przechodził z uczniami i był głodny i stało drzewo figowe. Podszedł blisko jest napisane, że podszedł blisko tego drzewa i szukał owocu, ale to nie była pora na ten owoc na figi. Tak jest napisane. Wiecie, nie tak dawno byliśmy na czasach i były drzewa figowe. Ja specjalnie, przypomniała się mi ta historia, specjalnie zastanowiłem się, dlaczego Pan Jezus poszedł, podszedł blisko. Wiecie, drzewa figowe, kto widział, ten wie, że mają owoce zielone. I tak bardzo podobne do listków, że z daleka nie zobaczysz, czy już jest pora, czy to nie jest pora. Ja też nie wiedziałem. Pojechaliśmy na wakacje i nie wiedziałem, nie znałem tych owoców, nie wiedziałem, kiedy one owocują. Ale miałem taką nadzieję, ciekawe, czy czasem będę miał możliwość taki z drzewa zerwać i, i owoc skosztować y, świeżej figi. I musiałem bardzo blisko podejść, gdy patrzyłem się w to drzewo, widzę, że są owoce. I to mi dało taką radość, że Pan Jezus y, chodził tak jak my: żył w ciele, chociaż był Bogiem, jest Bogiem, żył w ciele i miał takie same, takie same kroki jak my. I podszedł pod to drzewo figowe blisko, był głodny i popatrzył się, czy są owoce. Ale nie było owoców. Jak myślicie, czy Pan Jezus nie wiedział, że to nie pora fig? On bardzo dobrze wiedział. On tam się wychował. Od dziecka w tym, w tym rejonie się wychował. Dobrze znał każde owocowe drzewo i nie tylko owocowe. I wiecie, Pan Jezus podszedł i powiedział, niech nikt z ciebie już nie, nie spożyje owocu. Słowo Boże nam mówi, że przeklął to drzewo. I kilka... Kilka godzin, może na nazajutrz, nie wiem dokładnie jak to było, rano ujrzeli drzewo figowe, przypuszczam, że na drugi dzień może to było, uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, o to drzewo figowe, które przeklełeś, uschło. Byli zaskoczeni. Drzewo tak z dnia na dzień nie potrafi uschnąć. Dookoła wszystkie drzewa były zielone, więc żadna zaraza, nic nie było, nie było nic z warunków zewnętrznych. I jedno drzewo, które wczoraj właśnie Pan Jezus na niego patrzył, ono uschło. I byli zdumieni, byli zaskoczeni tym, jaka moc, jaka moc jest słowa Jezusa Chrystusa. I powiedział: Mistrzu, był pod zachwytem, był pod, 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 pod pełnym zachwyceniem tego, co się wydarzyło. I mówi do Pana Jezusa: Mistrzu, czyli ktoś, kto jest ponad wszystkich, który jest początkiem wszystkiego. Mówi do niego: Mistrzu, oto to, co wczoraj zrobiłeś, przekląłeś drzewo, ono uschło. I Pan Jezus chciał dać bardzo dobrą lekcję. Mówi takie bardzo ważne słowa. A Jezus odpowiadając rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Inne, inne tłumaczenie Biblii, inne tłumaczenie tego słowa mówi, miejcie wiarę Bożą. A jeszcze inaczej jest przetłumaczone, miejcie wiarę taką, którą miał Bóg, którą ma Bóg. Te wiarę miejcie w swoich sercach. Ja nie chcę mówić na temat tej historii, nie chcę się roz, roz, rozgłaszać, nie jestem nawet takim mówcą, żeby nauczać, żeby mieć jakieś kazania długie, ale chcę powiedzieć, co Bóg do mnie mówi przez to słowo. Miejcie wiarę Boga, miejcie Bożą wiarę. I chciałbym zwrócić naszą uwagę, abyśmy nie porzucali, abyśmy, abyśmy mieli Bożą wiarę. Jeżeli Pan Bóg mówi, Pan Jezus mówi do uczniów, miejcie wiarę Bożą, to znaczy, że można jej nie mieć, prawda? Skoro zachęca, abyśmy mieli wiarę Bożą, to można jej nie mieć. I zastanowiło mnie to, zacząłem się modlić, zacząłem się pytać Pana, Panie, skąd wziąć wiarę, Twoją wiarę? My mamy swoją wiarę. Wiecie, kiedy budzisz się rano, to wierzysz, że będzie jasno, że będzie rano. No i jest rano, prawda? To jest nasza naturalna wiara. Słowo Boże też mówi, że my mamy dar, mamy miarę wiary. Każdy z nas ma miarę wiary. Jest też wiara naturalna, z którą się rodzimy. Bóg nas stworzył doskonale. I rodzimy się z wiarą, że wiesz, że kiedy idziesz na autobus, że ten autobus pojedzie, albo kiedy wstajesz rano i chcesz iść do sklepu po chleb, to wiesz, że ten chleb będzie. Wiecie, tak się mi humorystycznie przypominają czasy, kiedy w sklepach mówiło się, że jest ocet i puste haki. Wtedy ludzie mieli wiarę, prawda? I pomimo tego szli do tego sklepu. <laughs> Dzisiaj idziemy do sklepu i czasami zastanawiamy się co wybrać. Ja się kiedyś śmiałem, bo żona posłała mnie do sklepu po coś, coś kupić, że coś zabrakło. I przy okazji jeszcze coś chciałem sobie kupić. I kiedy potrzebem, bodajże to był makaron, zwykła Zwykły, zwykły produkt do obiadu. I kiedy podszedłem do tej półki, a ja nie chodzę na zakupy, więc jestem trochę słabo poinformowany co, gdzie, jak, podszedłem do tej półki, to przez chwilę zastanawiałem się, czy ty panie, które tam obsługują, nie myślą sobie, że złodziej przyszedł do tego sklepu, bo wiecie, tych makaronów było tak dużo, że zacząłem patrzeć i nie wiedziałem, który wybrać. Są takie, takie, takie makarony. I w końcu znalazłem tę firmę, którą słyszałem gdzieś tam, że najczęściej, że najbardziej lubią, taki najbardziej naturalny. Ale kiedy wziąłem tę paczkę, to patrzę się, że z tej firmy jeszcze ich jest cztery czy pięć rodzajów. I zacząłem czytać, wiecie, i te drobne druczki tam z tyłu, jeden czytam, drugi czytam i patrzę się, czy już ochrona nie zacznie za chwilę tutaj przychodzić do mnie. <laughs> Dzisiaj mamy takie czasy. Ale idziemy i wierzymy, że może przyjść do sklepu, że weznę, będę miał ten towar, który mam. To jest nasza naturalna wiara. Albo kiedy siadasz rano do samochodu, jedziesz do pracy, przekręcasz kluczyk i wierzysz, że on odpali, że dojedziesz do pracy z punktu A do punktu B. Amen? To jest nasza wiara. I Pan Bóg powiedział, że w każdym z nas umieszczona jest wiara, w każdym z nas, każdy człowiek ma wiarę. Ale tutaj Pan Jezus powiedział coś więcej i, i chciałbym, abyśmy się zastanowili przez chwilę. Miejcie wiarę Bożą. Co to jest Boża wiara? Skąd ją wziąć? Co to jest Boża wiara? Otwórzmy może list do Hebrajczyków. Jedenasty rozdział. Co to jest Boża wiara? List do Hebrajczyków, jedenasty rozdział, mówi tak, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Na zadanie domowe przeczytajcie sobie cały ten rozdział. Jest opisany o bohaterach wiary. Niedawno pojawił się wspaniały artykuł naszego pastora Michała i też polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie przeczytał, przeczytajcie bohaterowie wiary. Wiara jest pewnością tego, czego spodziewamy się, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Więc wiara jest pewnością. Dzisiaj słyszeliśmy, że jesteśmy zbawieni, jesteśmy tego pewni. Nie mamy, nie mamy tylko nadziei albo, albo nie jesteśmy optymistycznie nastawieni, że jakoś to będzie, bo jesteśmy zbawieni, tak? Ale mamy pewność. Pewność, że jesteśmy zbawieni. Jak to się stało? Kiedy pierwszy raz słyszałeś Słowo Boże, albo może nie pierwszy raz, usłyszałeś Ewangelię to uwierzyłeś w swoim sercu, że tak jest. Przyszła wiara, Duch Święty wzbudził wiarę w twoim sercu. I powiedziałeś, Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie, że przebaczyłeś mi grzechy, proszę Cię oczyść moje serce, chcę być Twoją własnością, przyjmij mnie do swojego królestwa. I wiarą to przyjmuję, że jestem Twoim dzieckiem. Amen? Wiecie, po pojawia się wiara. Wiara pojawia się w sercu. I wtedy pierwszy krok. Uwierzyliśmy. Nic na zewnątrz może nie wskazywało na to, że już jesteś dzieckiem Bożym. Nigdzie nie było transparentów o Twoje imię i teraz jesteś dzieckiem Bożym. Nigdzie nie, w gazetach nie zaczęli o tym pisać, ani wszyscy w pracy, kiedy przyszedłeś do pracy pierwszy dzień, nie zaczęli ci mówić, o, widzę, że jesteś dzieckiem Bożym. Było tak? Musiałeś o tym powiedzieć najpierw. Wiecie, dlatego, że przyjęliśmy to wiarą, wiarą w Jezusa Chrystusa kiedy przyszliśmy do Niego, tak samo, kiedy przyszliśmy po to, aby być ochrzczeni Duchem Świętym. To czy było coś na zewnątrz, co by nas tak mocno przekonało? Przyjęliśmy wiarą, przeczytaliśmy Słowo Boże. Apostoł Paweł, kiedy głosił Słowo Boże w jednym miejscu, było tak, że pyta się, czy przyjęliście Ducha Świętego, a mówił, że nawet nie słyszeliśmy, że jest coś takiego. On mówi, wtedy wiarą przyjmijcie, tak samo jak przyjęliście Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, przyjmijcie Ducha Świętego wiarą. A więc wystarczy poprosić, Duchu Święty, przyjdź do mojego życia. Boże, daj mi Ducha Świętego. Chcę mieć relację, chcę mieć społeczność. Chcę mieć społeczność z Duchem Świętym, aby słyszeć Ciebie, aby Ciebie rozumieć, aby Słowo Twoje mo można było rozumieć. I Duch Święty przychodzi i napełnia Cię. A potem przeczytałeś, że w Duchu Świętym występują języki, że można się modlić językami, że można prorokować. I zaczynasz zabiegać o to, zaczynasz się modlić. I jak to przyjdzie? Tak jak grom z jasnego nieba? Nie. Przyjmujesz to wiarą. Modlisz się, oczekujesz i, i czasami długo, długo się nic nie wydarza i już ci się wydaje, to może nie dla mnie, i zaczynasz sobie tłumaczyć teorię, zaczynasz sobie wymyślać inne historie. Widzicie, to nasz umysł. Człowiek jest ciekawie zbudowany. Zastanawiacie się na tym? Człowiek jest zbudowany, jest duch, dusza i ciało. Nasz duch, zacznę od tego, bo to jest najlepsze. Nasz duch. Został wzbudzony z martwie. Kiedy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, jest nowe stworzenie. Amen? Powiedz, jestem nowym stworzeniem. Amen. Hallelujah. Jezus Chrystus zbawił Ciebie i jesteś nowym stworzeniem. Jestem nowym stworzeniem. Jezus Chrystus oczyścił nas. On nas wymiótł wszelki grzech. On wyczyścił wszelki grzech. Wszystko, co było, on przekreślił. I wiecie, co najlepsze? Powiedział, że już tego więcej nie wspomni. To znaczy tak, że od tego momentu, kiedy przyszedłeś do niego, tamtych rzeczy już nie ma, już to jest wymazane. W innym miejscu powiedział, że wymazał, wymazał obciążający nas list dłużny. Szatan miał listę, którą mógł Ciebie obciążać, mógł Ciebie oskarżać. Przyszedł każdego dnia i mówił Ci: Ty jesteś taki, to zrobiłeś, to zrobiłeś, to zrobiłeś to zrobiłeś, a tu zawiodłeś. Ale Pan Jezus w pewnym momencie, kiedy przyszedłeś do Niego, kiedy przyszedłem do Niego, On wziął i wymazał ten list. Co to znaczy wymazał? Kiedy był przekreślił, jeszcze coś byś tam mógł przeczytać. Ale On wymazał i tam już nie można nic przeczytać. Hallelujah! Przez świętą krew Jezusa Chrystusa jesteśmy oczyszczeni, zbawieni. I od tego momentu Pan powiedział, jesteś wolny od grzechu. Jesteś moim dzieckiem. I też to przyjąłeś wiarą. Amen? Przyjęliśmy to wiarą. Ja, ale to jest prawda. To jest pewne, dlatego że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Wiara jest pewnością. Kiedy słyszysz słowo Boże, to uwierzysz i to się dzieje. Hallelujah. Tak się stało w moim zbawieniu, tak się stało kiedy przyjąłem przez Ducha, Duchu Świętym. Tak się stało kiedy cokolwiek chcę prosić od Boga, musisz przyjąć wiarą. Hallelujah. Pan Jezus tak powiedział. Pewnością. To jest pewność. To nie jest tylko nadzieja. To nie jest. Nadzieja jest bardzo dobra. Nadzieja nie zawodzi. Halleluja. Ale wiara to jest pewność. Wiara to jest pewność, a Bóg dał nam Słowo Boże, abyśmy na Słowie Bożym polegali. Abyśmy na Nim polegali. Bóg jest naszym Ojcem. On powiedział, że przez to, kiedy Jezus Chrystus oczyścił nas w swoich grzechów, On nas przyjął, adoptował jako swoje dzieci i kocha nas jak dzieci. Amen. Haleluja. Ja kiedyś miałem z tym problem, wiecie, myślałem, że każdy z nas miał problem. Myślałem, że Bóg jest Bogiem, który jest bardzo surowy. Który jest ten, który wynagradza, ale też karze. W psalmie czytamy, że nawet kiedy mnie karci, kiedy mnie smaga, wtedy uwielbiam Pana, wtedy jest to dla mnie rozkosz. Hallelujah. I taki jest Ojciec. Ale ja Wam chcę powiedzieć coś, że nasz Pan bardzo nas kocha. Nasz Ojciec nas bardzo kocha. Pan Jezus o tym mówi. Mówi o, o miłosiernym Ojcu. Tam jest przypowiedź zatytułowana o, o marnotrawnym synu. Ale to jest przypowiedź o miłosiernym Ojcu. Hallelujah. Wiecie, nasz Ojciec oczekuje nas. On nas wyczekuje. Wiecie, że On ma 24 godziny czas na każdą dobę dla ciebie? Z Nim się nie musisz umawiać na godzinę i zapytać się Go, o której masz czas. On ma 24 godziny dla ciebie. Dla każdego, jak tutaj jesteście. Ja to spróbowałem, doświadczyłem tego na, 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 swoim, na swoim życiu. Nie ma pory w ciągu dnia i nocy, kiedy nie możesz przyjść do Niego. O każdej porze możesz przyjść. On nas tak bardzo kocha, że nie ma dla nas ograniczeń. On nas ukochał ponad życie swoje. Jezus Chrystus oddał swoje życie za nas. Tak bardzo nas ukochał. I Bóg Ojciec nas kocha. Wyobraźcie sobie sytuację. Jeżeli są ojcowie, są ojcowie na tym miejscu, to możecie sobie przedstawić taką sytuację. Kiedy kochacie swoje dzieci. Kochacie swoje dzieci. Są na szkółce nie słyszą, ale powiedzcie głośno Amen, jeżeli kochacie swoje dzieci, kochacie swoje dzieci. Amen. Hallelujah. I wyobraźcie sobie, że wasze dziecko kilka kilometrów musi przemieszczać, czy kilkanaście kilometrów do szkoły. I przemieszcza do szkoły i chodzi pieszo i moknie tam na tym deszczu. Są autobusy, są samochody, wszystko. Ale to dziecko, jesteś tym dzieckiem i wyobraźcie sobie, że chodzisz do szkoły, idziesz do tej szkoły, zmęczony jesteś, przychodzisz tam, uczysz się dobrze w tej szkole, przychodzisz z powrotem i wracasz z powrotem. Wszystkie inne dzieci, wszyscy Twoi koledzy, koleżanki, siadają w autobus, rodzice przyjeżdżają samochodami pod nich. Dzisiaj są takie czasy, że nawet są kierowcy specjalni, może u nas nie, ale, ale tak jest. A ty idziesz. Idziesz do domu i męczysz się, i wiecie, w twoim domu jest wszystko: jest pięknie, jest wspaniale, jest bogactwo, jest... wszyscy rodzice kochają ciebie, ale, ale yy, chcą ci kupić nawet bilet miesięczny chcą cię wozić do szkoły. Ale ty mówisz: Nie, 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 ja sobie poradzę, ja sobie poradzę, ja sobie poradzę. I wiecie, wszyscy w szkole wiedzą, że masz dobry, dobrego ojca, że masz dobrego ojca, to jest bardzo dobry człowiek, ale deszcz pada, marzniesz i idziesz zmarznięty, zmoknięty, idziesz do domu. I jest wygodnie? Nie jest wygodnie. I ciągle myślisz sobie w swoim sercu, ale przecież mój ojciec jest dobry. Moi rodzice są wspaniali. Ale nie pozwolisz sobie pomóc. Tak naprawdę nie znasz swoich rodziców. Wszyscy ludzie mówią, że są dobrzy, dobrymi ludźmi. Ale czy ty wiesz o tym, że on jest dobry? W Kościele przychodzimy do zboru i uwielbiamy Boże, jak dobry jesteś, jak wielki jesteś. Ale czy znasz go osobiście? Czy wiesz, że On ci chce kupić bilet miesięczny? On chce Ciebie zawieźć do szkoły? On chce Ciebie zawieźć do pracy? On chce z Tobą tam być w tej pracy? Chce Ci pomóc wtedy, kiedy się denerwujesz i nie, daż, nie dajesz rady? Czy wiesz o tym, że Bóg Ojciec jest tak miłosierny, że dał z Ducha Świętego, żeby mógł być z Tobą cały czas, żeby mieć z Tobą cały czas relacje, cały dzień, a nawet w nocy, kiedy Go potrzebujesz? Czy Ty wiesz o tym, że On tak bardzo Ciebie kocha? Jeżeli jeszcze nie wiesz, to tylko jest znak tego, że nie masz czasu z Nim przebywać. Bo kiedy tylko trochę czasu z Nim pobędziesz, to zrozumiesz, jak wielki, jak wspaniały, jak kochany jest nasz Bóg. Amen? Dlatego chciałbym zachęcić, aby to okazanie nie było na temat wykładem na temat wiary. Słyszeliście na pewno dużo, dużo wykładów na temat wiary, dużo słowa Bożego, ale chcę Was zachęcić, jak zdobyć, jak zdobyć to, co najcenniejsze, to zdobyć, co Jezus Chrystus o tym mówił. Haleluja. Wiara wtedy jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Więc wiemy już, co to jest wiara. Wiara jest to, kiedy Słowo Boże, kiedy Słowo Boże jest do naszych serc, przychodzi, to ona, ona rośnie. Wiara rośnie. Otwórzmy Rzymian 10. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Wiara jest ze słuchania. Jeżeli słyszysz, to może wzbudzać roz, się wiara. Ale nie, musisz, nie możesz słuchać wszystkiego. Tutaj jest powiedziane, przez co rośnie wiara. Przez słowo, jakie słowo? Słowo Chrystusowe. Halleluja. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. W innym tłumaczeniu znowu jest napisane, że wiara rodzi się z relacji z Panem, kiedy słyszysz Jego głos. Kiedy masz społeczność z Bogiem, kiedy masz relację z Panem i słyszysz Jego głos, wtedy w Twoim sercu rodzi się wiara. I wiecie, tak jak mówiliśmy o naszym duchu, że on jest na nowo narodzony, że tam jest, tam jest Boże życie, że jesteśmy nowym stworzeniem. Bóg umieścił w naszego ducha swojego ducha, ducha świętego. Hallelujah! Jak ja się bardzo cieszę, że Duch Święty mieszka we mnie każdego dnia, jak każdy dzień, się, kiedy się budzę, to witam się z Duchem Świętym. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że między nami się nic nie zmieniło, że Ty dalej mieszkasz u mnie, masz stałe zamęczenie, i, I ty chcesz mieszkać, ty się chcesz dobrze czuć u mnie. Halleluja. I wiecie, Bóg umieścił ducha świętego w nas. I wiecie, jak to wygląda dokładnie, że ktoś, kto się na nowo narodził, dopiero co, i ktoś, kto 30-40 lat chodzi za Panem, ma tego samego ducha świętego. Amen. Hallelujah. Nie jest nikt ani większy, ani mniejszy, ale masz tego samego ducha Bożego. Hallelujah. Ostatnio miałem, y, miałem społeczność i rozmawialiśmy na ten temat. Duch Święty mi to objawił. Wiedzieliśmy o tym, ale, ale przyszło to tak jasno. Ktoś do mnie mówi, jak ja bym chciał być w takim miejscu, jakim jesteś ty. Ja mówię, jesteś w tym miejscu, dlatego że mamy tego samego ducha. Hallelujah. Nie ważne jest, czy wiesz więcej, czy mniej. To nie jest ważne. Ważne jest, że masz tego samego ducha, a ten to duch świadczy wraz z naszym duchem, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I rzeczywiście Nim jesteśmy. Amen. Hallelujah. I nie ma większych ani mniejszych. Możą być starsi albo młodsi w Chrystusie. Ktoś prędzej poznał albo później poznał. I zauważamy, że ci, którzy, którzy krócej chodzą za Panem, czasami wyprzedzają nas. Amen. Hallelujah. To jest pięknie widzieć. Dlatego, że mamy tego samego Ducha, tego samego Ducha Chrystusowego. I wiecie, mamy teraz problem z duszą. Dusza jest nam bardzo przyległa. Jest fajna, cieszymy się, bo to są nasze uczucia, nasza wola, nasze myśli, nasz, nasz smak, węch, wzrok, słuch. I my korzystamy z tego i musimy z tego korzystać. Gdybyśmy z tego nie korzystali, to byśmy nie żyli. Ale często nasz umysł nie może pojąć tego, co chce nasz duch. Dlatego, słowo Boże, wiara musi rosnąć w duchu. Nie w duszy, a w duchu. Amen. W duchu naszym musi rosnąć wiara, a wiara rośnie ze słuchania. A słuchanie przez co? Przez słowo Chrystusowe. I wiecie, my naszymi umysłami możemy dużo rzeczy pojąć naszymi umysłami jest chwała Bogu że możemy myśleć, że możemy zdrowo myśleć, że możemy rozwijać się, że możemy mieć pomysły. To jest Boży dar, to jest Boży dar. Ale jeżeli chodzi o wiarę, często potrafimy sobie skomplikować. Często kiedy Bóg mówi tak, to ty mówisz, wytłumaczysz sobie to po swojemu. Kiedy Pan Jezus mówi tak, to ja sobie to tłumaczę po swojemu. Dlatego potrzebujemy mieć relacji. Dlatego potrzebujemy mieć czas przed naszym Panem. Potrzebujemy iść na kolana, aby tam usłyszeć od Niego. Aby tam usłyszeć od Niego. A kiedy usłyszysz od Niego Słowo, to przyjmij Go do swojego serca. Przyjmij Go i powiedz, Panie, chociaż tego nie pojmuję, chociaż tego nie rozumiem, ale chcę sercem swoim uwierzyć. Chcę uwierzyć, że to Słowo mówi tak i amen. Że nie jest ono ani źle przetłumaczone, ani nie, jest, nie chciałeś nic innego powiedzieć, ale chciałeś właśnie powiedzieć, to, co chciałeś powiedzieć. Hallelujah. Amen. I tak właśnie rodzi się wiara. Wiara nie rodzi się w naszym umyśle, ale w naszym sercu. W naszym umyśle my słyszymy to słowo, my, my do, dociera do nas to słowo, ale potem musisz zrobić coś z tym słowem. Bo jeżeli go zapomnisz, to jest naturalna rzecz, że już on, on zniknie. A jeżeli ono ma coś przynieść, jakiś owoc, jakąś pracę wykonać, to muszę stanąć przed Panem, aby usłyszeć go od niego. Hallelujah. I tak wielcy mężowie Boży, których czytamy w Hebrajczykach, oni przychodzili, dostali słowo, dostali słowo i oni wierzyli swoim słowem. I my też chcemy uczyć się tego. Ja się chcę tego uczyć. Ja Wam powiem taki bardzo, bardzo yy, przyziemny, ale to z mojego życia przykład, takie świadectwo. Pośmiejecie się, bo to trochę humorystycznie, ale tak to wygląda. Kiedy Pan zaczął mnie uczyć, aby szukać Jego obecności, aby słuchać Jego słowa, aby być w tym miejscu, kiedy On mówi, kiedy On daje się poznać to zacząłem rozumieć, że moje modlitwy moje modlitwy tak właściwie są potrzebne dla mnie, a nie dla Boga. Dlatego, że to ja potrzebuję być przed Nim. On rozkoszuje się i kocha być ze swoimi ludźmi. Wróćmy może do początku, do, do, do Mojej Rzeszowej, kiedy, e, kiedy został stworzony człowiek. W pierwszych księgach, żebyśmy otworzyli tam, kiedyś może będziemy mieć czas i wejdziemy tam, pozwiedzać po, po te czasy. Kiedy został stworzony Adam, zostało wszystko doskonale stworzone. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, swoje podobieństwo. Po co? Po to, żeby mieć z nim społeczność, żeby mieć z nim relacje. I wiecie, pierwszy człowiek nie miał ani, ani zmartwień, ani chorób, nie miał żadnych braków, nie miał żadnych niedostatków. Pierwszy człowiek nie miał, yy, nawet myśl mu nie przyszła na to, że może być niepowodzenie. Nie mylił się. Bóg go stworzył na swój obraz, na swoje podobieństwo. Włożył w niego świętość, włożył w niego swoje życie i przechadzał się pod nim. Stworzył dla niego ogród, stworzył dla niego piękny ogród i powiedział, że wszelkie wszelki piękno, które będzie, będzie dla człowieka, będzie dla nas, dla naszej relacji i wszelki smak będzie dla nas. Będziemy smakować owoców, które, które drzewa wydają. Wszystko złożył pod jego stopy. Pan Bóg takiego stworzył człowieka. I wszystko było do tego momentu. Ja się kiedyś zastanawiałem, wiecie, jeszcze takie taka nie miałem miał, miał zamiaru tego mówić, ale kiedyś w lecie siedzieliśmy na kawie u moich teściów, i tam jest piękny ogród. Niesamowicie dużo kwiatów. Ja tego nie ogarniam. Wiecie, dużo kwiatów znam i, i, i lubię owoce, lubię roz, rozpoznawać niektóre rzeczy, ale tego nie ogarniam, jest tego za dużo tam. I wiecie, i, i moja teściowa, ona bardzo lubi, bardzo lubi o, kwiata. o kwiatach. O kwiatach wie chyba wszystko. Nie ma książki, której by chyba na pamięć nie znała, ani, ani kwiatów, których by nie, nie znała nazwy. I ona się zachwycała. Kiedy siedzieliśmy przy kawie, zachwycała się i opowiadała: Ten kwiatek tutaj nie chciał za bardzo kwitnąć. Ja go przesadziłam tutaj, i tutaj tak pięknie kwitnie, jest taki wdzięczny. I, i takie kolory ma, jakie nigdzie nie widziałam jeszcze w, w żadnej gazecie. I wiecie, i na każdy temat tego kwiatka może się, może się rozkoszować. Ja przez chwilę tak, kiedy słuchałem, słuchałem, i już potem tak może, powiedzmy, przestałem słuchać, a dalej słuchałem. Zastanowiłem się i da, zadałem Bogu pytanie, skąd się to bierze? Zastanawialiście się nad tym? Skąd się w nas bierze zachwyt do piękna? Właśnie tam stąd. Bóg nas takich stworzył. Stworzył ogród. Skąd ci się bierze, że jedna rzecz ci tak bardzo smakuje, a druga mniej? Właśnie masz smak. Bóg stworzył nas na swoje obraz, swoje podobieństwo. I Bóg tak bardzo nas kocha, tak bardzo nas kocha, że On dla nas chce zrobić wszystko. Wiecie, człowiek to stracił przez grzech. Zauważamy, że kiedy Adam pierwszy brak poczuł, wtedy kiedy zgrzeszył, po raz pierwszy zauważył, że jest nagi. Wcześniej tego nie było widać. Wcześniej żył w chwale. Ale wróćmy do tego, co my mówimy. Bóg chce, abyśmy byli. Z nim mieliśmy mieli społeczność, abyśmy mieli z nim relacje, abyśmy z nim przebywali. Czy masz czas na to, aby z nim przebywać? Czy masz czas, znajdziesz w ciągu dnia czy w ciągu nocy kiedykolwiek, aby z nim spo, przebywać, aby zastanawiać się razem z nim nad słowem, a potem, żeby wiara rosła w twoim sercu? Czy mamy ten czas? Zastanówmy się w naszym życiu. Każdy niech da sobie odpowiedź. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe, właśnie w tym miejscu. Kiedy jesteś na kolanach, na stojąco, czy padniesz na ziemię, czy siedzisz, czy leżysz, jakkolwiek, kiedy masz z nim relację, masz z nim społeczność, zadajesz pytanie, on ci odpowiada. A kiedy on ci zadaje pytanie, to się główkujesz i zaczynasz szperać swoje Bożym. I mówię, Boże, zakłopotałeś mnie, nie wiem jak na to odpowiedzieć, ale on swojej radości mówi: ale jest odpowiedź, ja mam dla Ciebie odpowiedź. Jeszcze ze mną pobyj na chwilę, a zobaczysz. Halleluja. I wiecie, chciałem powiedzieć wam takie z mojego, z mojego życia, takie, takie przeżycie, takie świadectwo. Kiedyś, kiedy byłem nastolatkiem, żył mój dziadek jeszcze. I wiecie... Mój dziadek zawsze mi mówił, czytaj 15 minut minimum dziennie Słowo Boże. Mówi, czytaj 15 minut Słowa Bożego, a to uratuje ciebie przed każdym doświadczeniem życia. Słowo Boże przeprowadzi cię przez wszystko, przez, przez twoje życie. Mówi, ty czytasz szybko, więc czytaj 15 minut minimum dziennie. Ja czytam wolno, więc sobie muszę poczytać trochę dłużej. Ale ciebie wystarczy. I tak mi to mówił. A Słowo Boże zrobi w ciebie... To, co należy, Słowo Boże, które przeczytasz, którego usłyszysz, miej czas z Nim, poproś Boga, jeżeli go nie rozumiesz, poproś Go, aby przetłumaczył Ci Ducha Świętego, żeby ci powiedział, co to Słowo mówi, a On zacznie mówić do Ciebie. Kiedy dasz Mu czas, kiedy poczekasz, aż on zacznie odpowiadać, on zacznie mówić. I wiecie, i tak mnie zachęcał i mówi 15 minut dziennie. A wiecie, jak to jest dużo 15 minut. <laughs> Dla nastoletniego chłopca. 15 minut czytać Słowo Boże. Ale wiecie. Szanowałem Jego i czasami nie czytałem Słowa Bożego, ale czasami wziąłem i czytałem i ze zegarkiem 15 minut i zamykałem. Ale kiedy byłem u Niego, a wieczory były długie, w zimie zwłaszcza to było, to wiecie na środku, na środku tego pokoju, tak jak to nazywają, izba, była lampa, jest do dzisiaj. Krzesło, takie twarde krzesło sobie stawał, otwierał swoją Wielką Biblię i czytał Słowo Boże. Ja nie miałem nic innego do roboty, nie było kolegów w pobliżu, nie było e, żadnych gierek w tych czasach, nie było nawet gazet tam w tym domu, tam nie było nawet książki żadnej. Tam było Słowo Boże. Halleluja. I wiecie, ja wziąłem drugą, drugie Słowo Boże, babcia gdzieś tam poszła na odwiedziny, byliśmy sami najczęściej. Ja wziąłem drugie Słowo Boże, siadłem za stołem i czytałem. I rzeczywiście tak było, jak on mówił. Ja za 15 minut miałem prawie, że już Ewangelię przeczytano, i już zacząłem chodzić, krzątać się po kuchni, żeby rozproszyć go trochę, żeby zacząć rozmawiać, albo jakoś coś się zaczęło dziać w tym pokoju, bo tam się nic nie działo. A on czytał, i wiecie, widziałem tylko, jak ruszał wargami, i miał tę iskrę w oczach, tej radości, tej rozkoszy. Był w tym słowie, on tutaj gdzieś był, on tam gdzieś poszedł do, tego, do tej Galilei, tam gdzieś chodził. I ja znowu nie mogłem mu przerwać, to, to no nie wpływało. Te, te moje ruchy nie, nie, nie wpływały na niego, więc. Więc zacząłem robić herbatę. Chciałem się go zapytać, ale widzę, że jest taki zachwycony. I czasami przychodziłem poza jego plecy i patrzyłem się, gdzie on jest. I ja sobie tak westchnąłem i mówię: Panie przecież on jest w tej samej Ewangelii jak dwie godziny temu. W tej samej Ewangelii jest dwie godziny już. I zaczęło się mi go robić żali. Myślę, może wezmę mu tę Biblię i poczytam mu Słowo Boże. Będzie szybciej, będzie lepiej. <laughs> ale widzę tę radość. Widzę tę pasję, widzę, że on tam gdzieś jest, więc nie przerywałem I wiecie, kilkanaście dni temu, może dwa tygodnie temu, nie tak dawno to było, zasiedziałem się nad Ewangelią Marka, to co czytaliśmy przed chwilą. I wiecie, i czytałem, czytałem, a Bóg zaczął mówić do mnie. W pewnym momencie zaczął mówić do mnie. Ta wspaniała relacja, ta społeczność. Było już po 11, może nawet północ, wszyscy już spali, a ja tam gdzieś jestem. I wiecie. i Ktoś przechodzi i słyszy, minęły prawie dwie godziny, a ty jesteś w tym samym rozdziale. Obudziłem się tak, patrzę, nikogo nie ma. Przypomniałem się mi ta sytuacja. I powiedziałem, Panie, nareszcie zaczynam rozumieć, o co chodzi w tym wszystkim. O co w tym wszystkim chodzi? Pan mówi daj mi czas. A ja cię tam wprowadzę. Ja, pozwolę, ja, ja, ja wprowadzę do Twojego serca wiarę. To już nie będzie tylko w Twoim umyśle, że Ty wiesz, że Ty możesz się pochwalić, że Ty możesz usłużyć, że możesz przeczytać Słowo, ale to w Twoim sercu głęboko zamieszka i to zmieni Twoje życie. Hallelujah. I ja Wam powiem pewien fakt. Te drobne chwile, kiedy Bóg mówi do Ciebie, one właściwie zmieniają Twoje życie. Niewielkie konferencje, nie może wielkie wydarzenia, niewielkie. To są bardzo dobre rzeczy wszystko. Ale te właśnie sytuacje, kiedy jesteś u Jego stóp, one zmieniają Twoje życie. One zmieniają Twoją mentalność, ale przede wszystkim one zmieniają i wprowadzają wiarę w Twoje życie. Haleluja. I potem, kiedy usłyszałem ten głos, zacząłem czytać jeszcze raz tę Ewangelię. Miejcie, Jezus rzekł im, miejcie wiarę w Boga, miejcie Bożą wiarę. Zaprawdę powiadam Wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś i rzuci się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, stanie się mu to, co mówił. Nie wątpiłby w swoim sercu, ale wierzył, że stanie się to, co mówi. Spełni mu się. Dlatego powiadam wam wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili. Tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Halleluja. Zrozumiałem w tym momencie, że Bóg mówi w tym, w tym słowie ktokolwiek. Ktokolwiek. Wiecie, ja podświadomie jakoś omijałem zawsze te słowa. Zawsze podświadomie jakoś tam udawałem, że nie słyszę wszystkiego, co tam jest napisane. Ale Pan Jezus w tym wyraźnie w tym dniu zaczął mówić do mnie ktokolwiek. I kiedy już zrozumiałem ktokolwiek, to patrzę się i Duch Święty znowu pokazuje mi, że wszystko. I zadaję pytanie Bogu: Boże, czy wszystko to znaczy wszystko? Chcę Wam powiedzieć, że w tych momentach zrozumiesz, że wszystko to znaczy wszystko. Halleluja. Pan Jezus tutaj nie daje żadnej ograniczeń i mówi cokolwiek. Jeszcze raz to powtórzył. Mówi, cokolwiek byście modlili się, proście tylko i nie wątpcie w swoim sercu, że otrzymacie. Pytam się Boże, dlaczego w takim razie modlę się kilka lat o pewne rzeczy i nic się nie dzieje? Jeżeli cokolwiek, jeżeli wszystko, przynoszę Ci rzeczy, które naprawdę są cenne dla mnie i dla ciebie. Halleluja. Zadaję sobie pytanie i zawsze się sami siebie oskarżamy, czy moja wiara jest za mała, czy jeszcze moja wiara jest za mała. Wiecie, mam odpowiedź dla mnie, nie wiem jak dla Was. Bądź w tym miejscu, gdzie jest moja relacja, gdzie jest moja obecność, a wiara rośnie. Tak naprawdę Bóg nam by to dał już od razu, dzisiaj. To, o co prosimy Go od lat, to, o co Go prosimy i błagamy, o co przynosimy modlitwy nasze, już dzisiaj Ci to jest w stanie dać. W tej chwili. Zaraz skończę kazania, już ci to może dać w tej chwili. Ale, ale Jemu o wiele bardziej chodzi o to, abyś Ty był Jego przyjacielem. On chce, abyś z Nim spędził czas. I tak najważniejsze dla Niego to jest to, aby twoje serce przylegało do Jego serca, a wtedy masz wszystko. A wtedy możesz mieć wszystko. Wtedy nie ma rzeczy niemożliwych. Zwróćcie uwagę, co by się stało, kiedy otrzymałbyś dzisiaj teraz wszystko i poszedłbyś w świat i odszedłbyś do, do grzechu. Bóg by bolał Jego serce, by nie, nie przeżyło tego. On Ciebie kocha. On nie kocha tw Twoich rzeczy nawet. Te, które Ci chce dać, dobrych rzeczy. On Ciebie kocha. On jest Twoim sercem do Ciebie. On chce, abyś to Ty był blisko, abyś Ty była siostro, blisko Niego, żeby Twoja relacja była tak blisko Niego. On, jemu przede wszystkim na tym zależy, abyśmy byli w tym miejscu, aby usłyszeć, aby wiara w naszym sercu rosła. Haleluja. I Pan Jezus mówi: nie ma żadnych ograniczeń. Nie ma żadnych ograniczeń. Dla tych, którzy wierzą. Dlatego wiara, chciałbym zwrócić uwagę, wiara rodzi się tam w komorze. Halleluja. Wiara rodzi się tam, kiedy słuchasz słowa Bożego. Wiara rodzi się tam, kiedy przychodzisz, kiedy tęsknisz za Nim. Halleluja. Wieczór już jest późny, a Ty już tęsknisz do rana. Ty już tęsknisz, żeby jeszcze chwilkę być z Nim, żeby znowu być z Nim. Halleluja. Kiedy On posyła słowo i Ty zaczynasz wiedzieć, o co Jemu chodzi. Ty zaczynasz wiedzieć i mówisz, Boże, przecież to jest do mojego życia. Jeżeli ja zastosuję to Słowo, to jest to naprawdę tak i Amen. Halleluja. I wtedy Mogę przeczytać, że wiara jest pewnością. Wiara nie jest jakimś tam, powiedzmy, optymistycznym nastawieniem, że coś się może wydarzyć, ale ona jest pewnością. Hallelujah. Ale to nie ta wiara, którą my mamy naturalną, ale ta wiara, którą Ty możesz wziąć przed nim. Hallelujah. Pamiętacie? Z komory. Tam z tego miejsca, społeczności z nim. Chrześcijaństwo dzisiaj ostrugało się, okrzesało się do tego, że przychodzi się do kościoła, wychodzi się z kościoła, i to słowo powinno wystarczyć do, do niedzieli teoretycznie powinno wystarczyć. Ale ja was chcę zachęcić do czegoś więcej. Potrzebujemy, mamy wielkie potrzeby, mamy wielkie góry potrzeb, mamy potrzeby w naszym życiu. nasze rodziny, niezbawionych ludzi, tych, którzy choruj, chorujemy, cierpimy i potrzebujemy się modlić i modlimy się. Amen. Halleluja Pan Jezus mówi: Miejcie wiarę Bożą, Miejcie wiarę Bożą, czyli bądźcie w relacji ze mną, tam gdzie Słowo Boże przynosi wiarę, tam gdzie Słowo Boże buduje wiarę, bo tak naprawdę On najbardziej chce, abyśmy my byli blisko Niego. Aby to Jemu najbardziej zależy na tej relacji, na tym, abyśmy nie zapominali o nim. Jak szybko jest zapomnieć było tutaj dzisiaj mówione jak szybko jest zapomnieć o dobrej pracy. Mało tego. Za jakiś czas zaczynam narzekać, a ten się przyjął młody, a, a, a ma więcej niż ja. Prawda? Tak szybko jest zapomnieć łatwo. Dlatego musimy mieć relacje. Musimy mieć społeczność każdy dzień. I do tego właściwie chce nas zachęcić. Chce nas zachęcić. Chcę przeczytać to słowo jeszcze raz. I wspomniał Piotr, że do niego mistrzu drzewo uschło. A Jezus odpowiedział, miejcie wiarę Bożą. Wiarę, którą ma Bóg. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko cokolwiek byście się modlili, prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. I następne słowo mówi: a gdy stoicie i zanosicie modlitwy. Popatrzcie, jest tutaj mówione dalej. Odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia, bo jeśli Wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie nie odpuści przewinień waszych. Pan Jezus wiedział, jakie będą nasze serca. Będą się oskarżać jeden, a ty masz wiarę, a ty jej nie masz, a ja ją mam, a ty jej nie masz. Tego mówi, kiedy stoicie i modlicie się, modlcie się i przebaczajcie nawzajem sobie. Wiecie, diabeł chce, żebyś nie miał wiary w swoim sercu. Jemu się to w ogóle nie podoba. On chce, żebyś tego słowa nie widział tutaj. Zakry, zakryłby to naj, najchętniej ręką. A jeżeli już go widzisz, to słowo, żeby to nie, nie, do, nie doszło do, do skutku. Ale my wiemy, że możemy przychodzić do Boga przez wiarę i oczekiwać. Halleluja. Amen. Oczekiwać przez wiarę. To, że trwa czas, że coś się dzieje, że przez wiarę jeszcze, jeszcze się to nie dzieje i jeszcze to nie ma w tej chwili, to znaczy, że muszę być jeszcze bliżej Niego. Chciejmy przyjść jeszcze bliżej Niego. Nie chciejmy się zniechęcać i powiedzieć: Boże, już się nie będę modlił, bo to się nie dzieje, ale powiedz, Boże, chcę być jeszcze bliżej Ciebie, jeszcze bliżej Ciebie. A w pewnym momencie zaczniesz zauważać, Panie, może już zapomniałem, że tam taka prośba była gorąca moja, ale ty to zaczynasz zmieniać. Ty to zmieniasz. Zrobiłeś to, zrobiłeś tamto. Pamiętacie, kiedy mówiliśmy nie tak dawno o bojaźni Bożej? Bojaźń Boża to jest to, co nas strzeże, aby iść doskonałą drogą Bożą. Haleluja. Bojaźń Boża to jest to, aby iść doskonale tam, gdzie Jezus Chrystus nas prowadzi. To jest możliwe przez to, kiedy mamy społeczność z Nim, kiedy mamy z Nim relacje. I diabeł chce, abyś albo nienawidził siebie i ganił siebie za to, że ty się na nic nie nadajesz. To, co mówisz się w ogóle nie liczy. To, co robisz, to w ogóle nie ma znaczenia. bo Diabeł chce Ciebie zniszczyć przed takimi słowami. A kiedy poznasz, że Jezus Chrystus jest w Tobie, że Bóg daje Ci życie i że Bóg jest w Twoim życiu, w Twoim sercu, diabeł już nie ma prawa wtedy, bo mówisz, dziękuję Ci, Panie, że jestem nowym stworzeniem, że to Ty mnie zmieniłeś, oczyściłeś i że dzisiaj jestem dzieckiem Bożym. Halleluja! Jestem dzieckiem Bożym. Kiedy diabeł już widzi, że nie może Ciebie wepchnąć w ten rów, w tę przykopę, to będzie Ci pokazywał i próbował Ciebie wepchnąć w pychę, żebyś innymi zaczął pogardzać. Albo on nie ma wiary, albo on się tam mało modli, a ja się modlę. O, widzicie, ja się modlę. Ja to się modlę. <grym> i>, I zaczynasz padać w pychę. A bojaźń Boża jest doskonałym kierunkowskazem, aby iść prosto. Kochasz ludzi. Nie lekceważysz. Nie pogardzasz ludźmi. Kochasz ich. W bojaźni Bożej szanujesz ludzi jak Boga. Amen? Szanujesz ich jak Boga, cenisz ich, masz szacunek, halleluja, ale też wiesz, kim jesteś w Chrystusie i nie da się diabłu zrzucić z tego toru, halleluja. To jest doskonała bojaźń Boża. Słowo Boże mówi, że bojaźń Boża strzeże nas, aby nie upaść ani tu, ani tam, halleluja. I wtedy, kiedy będziemy przychodzić przed Boże oblicze, kiedy będziemy mieć społeczność z Nim, chcę was zachęcić, miejcie społeczność, wejrzyjmy nasze życie, otwórzmy nasze słowa Boże, otwórzmy nasze Biblię, ale przyjdź przed Boże oblicze i miej dla Niego czas. Obiecuję wam, miną dwie godziny, zanim zaczniesz uwielbiać Boga. Boże, myślałem, że to tylko takie proste słowo, a ty naprawdę mówisz. Hallelujah. Chcę was naprawdę zachęcić. Bóg jest żywym Bogiem. On mówi, on przychodzi, on mówi do nas, do naszych serc. On się rozkoszuje, kiedy my jesteśmy razem z Nim. To jest najlepszy czas dla Niego. Nie mówię już o nas. Hallelujah. Ja sobie zapisałem tak, przez kilka dni, kiedy modliłem się, zapisałem sobie takie swoje myśli. W moim życiu, co to wiara? Posłuchajcie. Wiara to zjednoczenie. Zjednoczenie, jedność, komunia z Bogiem. Codzienne życie z nim i trwanie w osobistej relacji. Im głębsza ta relacja, tym lepiej znasz Boga. Im, im lepiej znasz Boga, tym bardziej go cenisz. Im bardziej go cenisz, tym bardziej mu ufasz, i im więcej mu ufasz, tym lepiej wiesz, że On zawsze dotrzyma obietnicy i zrobi to, co powiedział. Gdzie to wszystko mogę zdobyć? Na kolana. Hallelujah. <laughs> Hallelujah. Halleluja. Chciejmy żyć Bożymi obietnicami. Nie porzucajcie ufności. Hallelujah. Hallelujah. W hebrajczykach jest takie fajne słowo. Jest powiedziane, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Ono jest powtórzone z księgi Habakuka. I tam jest powiedziane, nie, nie, nie chowaj tego słowa, ale musi ono być tak przygotowane, aby było szybko można go przeczytać. Gdyż sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. W hebrajczykach jest napisane jeszcze, ale gdy się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Jeżeli jesteśmy już w tym miejscu, nie cofajmy się. To jest takie świeże ostrzeżenie. Nie cofajmy się. Nie rezygnujmy, nie, 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 nie dawajmy wstecznego biegu, ale przyjdź do Pana na nowo. Kiedy jest ciężko, kiedy modlisz się o swoich dzieci, modlisz się o swoich, e, o swoich rodziców, o swoich bliskich, kiedy modlisz się o chorych, to nie rezygnuj, ale chciej przyjść w to miejsce. Nie cofajmy się, ale wierzmy, jak tam jest napisane, i zachowują duszę swoją. Haleluja. Ci, którzy wierzą i zachowują duszę swoją. Amen. Haleluja. Dlatego chcę Was zachęcić, proście, a będzie Wam dane. Nie wątpcie, chociaż tego nie widzicie swoimi oczami, czytaliśmy, że wiara jest pewnością, ona nie jest oglądaniem od razu. Wiara jest pewnością, wiara jest przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. Masz Bożą obietnicę, masz Słowo Boże, będziesz zbawiony ty i twój dom. I modlisz się tym słowem, masz Bożą obietnicę. Jeden dzień jest gorzej, jeden dzień jest lepiej. Czasami wydaje się, że już coś idzie w dobrym kierunku, a tu znowu źle, ale wiara dalej patrzy tam, gdzie jest spełnienie jej. Halleluja. A Bogu zależy, aby Twoje życie do tego czasu przygotować. Halleluja. On chce Ciebie używać, on chce Ciebie używać, każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. Dlatego wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Czego się spodziewacie? Obietnic Bożych wypełnionych. Haleluja. Amen. Halleluja. Jeszcze tylko krótki czas i przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Ale sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie moja dusza miała w nim upodobania. A my nie jesteśmy z tych, którzy się cofią i giną, ale wierzą i zachowują duszę swoją. Haleluja. Mój dziadek to mówił na każdy niedzielę, więc łatwo mi to mówić. Każdego niedziela słyszałem to słowo, ale to jest Boże słowo, to jest objawione Boże słowo. Wie, miejcie wiarę Bożą, miejcie wiarę Bożą. Hallelujah. Skąd ją wziąć? Wiecie skąd ją wziąć. Co to jest wiara? Wiara jest pewnością. Chcielibyśmy zaopatrzyć się, chcielibyśmy mieć społeczność z Panem, aby nie brakło wiary. Pan Jezus powiedział: że Jeżeli przyjdzie Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę na Ziemi? Tą właśnie wiarę. Relacja i Boża obecność w naszym życiu. Hallelujah. Tego Wam życzę i sobie samemu, abyśmy mieli czas dla Pana. Amen.